Siemano, z tej strony Kifi, a dzisiaj przedstawię wam listę 6 trybów gier w CSGO, w które warto zagrać. Jeśli dla ciebie CSGO to tylko nudne i długie rankedy, to jesteś w błędzie. Serwery społeczności oferują nam mega dużo ciekawych trybów gier, które są znacznie bardziej urozmaicone niż zwykłe rankedy. Dead Run, czyli klasyka. Gracze muszą przejść przez mapę pełną pułapek, które uruchamiane są zazwyczaj przez jedną osobę siedzącą za ścianą. Zasady są proste. Przejdź mapę jako pierwszy, weź broń i zabij przeciwnika. COD Mod, czyli Call of Duty Mod. Następny dobrze znany tryb. Gra się tak samo jak na zwykłym uproszczonym, tylko że każdy wybiera klasę swojej postaci, taką jak Sniper, Commandos, Medyk, Strzelec itd. Każda z tych postaci ma swoje główne cechy, jak i bronie. Na przykład Medyk posiada apteczki, Sniper zadaje więcej obrażeń za WP itd. Postacie możemy ekspić, podnosić statystyki i ulepszać swoje zdolności. Pokémon Mod. Zapewne już dobrze znacie, jeśli oglądacie moją serię z Pokémonów CSGO. Mod całkiem podobny do COD Moda, tylko że tutaj łapiemy Pokémony, które mają swoje specjalne zdolności, takie jak podpalanie, latanie, zwiększona szybkość itp. Mod naprawdę ciekawy, na pewno jest to ciekawe i urozmaicenie zwykłej gry, zwłaszcza gdy jesteś fanem Pokémonów. Zombie Mod, czyli klasyka gatunku. Apokalipsa zombie. Ludzie próbują obronić się przed zombiakami, a te natomiast robią wszystko, aby zarazić wszystkich żyjących ludzi. Tu zazwyczaj, podobnie jak w przypadku COD Moda, ludzie i zombiaki mają swoje klasy, które ich cechują. Na przykład gruby ma dużo HP, ale wolno się porusza. Pająk, który ma długi skok, czy na przykład Raptor, który jest dużo szybszy niż pozostali. Zombie Escape. No i tutaj już nie ma w sumie co się rozgadywać. To jest taki trochę inny zombie mod. Tutaj ludzie muszą cały czas uciekać przed zombiekami, czyli cały czas w biegu, aż dobiegniesz do celu, podczas gdy zombie cały czas siedzą nam na ogonie. Hide and Seek. Bawiliście się kiedyś chowanego? Jeśli tak, to ten tryb na pewno przypadnie wam do gustu. Tutaj możecie grać na serwerach, ale ja polecałbym raczej pobrać jakąś mapkę z warsztatu, zebrać paczkę znajomych i grać między sobą. Część z was będzie miała chwilę czasu, aby ukryć się gdzieś na mapie tak, aby nie dać się znaleźć. Jedna lub kilka osób zajmuje się poszukiwaniami i ich zadaniem jest znalezienie wszystkich ukrytych. Jeżeli gracie ze znajomymi, można wymyślać własne zasady, takie jak na przykład zaklepywanie. To już by było na tyle, jednakże tych trybów jest jeszcze całkiem sporo, więc jeśli chcesz drugą część, zostaw odpowiedni komentarz i lajka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, kliknij w przycisk obok. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia w następnych filmach. Siema! Hey, my body's high.